Do tego, aby przedstawić Państwu nasze pomysły na to, co byśmy chcieli wprowadzić w naszych szkołach.
Najpierw bym Państwu osobiście uważał, że 5 minut to tyle za mało. Tutaj mamy przedstawione właśnie pomysły, które stwierdzamy, że to powinno wprowadzić się w całym państwie, czyli we wszystkich szkołach, jakie mamy. Jest to przede wszystkim tak, warsztaty, które wspomagają rozwój kreatywności, wyobraźni, komunikatywności, zainteresowań, nauki oraz wiedzy ogólnej. Ponieważ uważamy, że no tak naprawdę młody człowiek, który wkracza w to dorosłe życie, nie ma bez takich podstaw jak komunikatywność, przedsiębiorczość, bez wyobraźni, kreatywności, nie ma szans na naszym rynku pracy. Samorządy uczniowskie mają wiele praw, ale mało z nich korzystają. Bo ja uważam, że powinny mieć jeszcze więcej i być wsparte przez system edukacyjny do tego, żeby mogły tą szkołą trochę ponosić odpowiedzialność za to, co się w tej szkole dzieje. Dla nas najważniejszym celem byłoby dążenie do optymalnych warunków pracy. Co to z naszej strony oznacza? Mamy różne oddziały, ale chodzi nam tutaj nie tylko o te grupy językowe, informatyczne, ale też kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne, czyli w tych przy małej grupie my jako nauczyciele jesteśmy w stanie prędzej dotrzeć do każdego dziecka. Nauczyciel jako towarzysz przewodnik ucznia. Tutaj chcieliśmy zwrócić uwagę na rolę nauczyciela, aby nie była ona typowo dydaktyczna, czyli czytamy książki, zadajemy dzieciom prace domowe, tylko może wskazać im jakiś cel, coś ważnego w życiu, starać się im pokierować i uczestniczyć w tej całej drodze edukacji razem z tym uczniem. Wziąć się, tak? Bliżej ucznia. Dokładnie to nam chodziło, tak? Żeby wskazywać jakąś drogę, pociągnąć tego ucznia ze sobą, zainspirować go. Czyli nam chodziło o prowadzenie lekcji, gdzie się już tutaj pokładały takie tematy nie tylko w szkole, tak? Jeżeli przyroda to wiecie, dzieci pokażą im żywo i klasy, powinny być bardziej ukierunkowane na przedmioty zgodne z tym zainteresowaniem ucznia, tak? Ja zdaję matematykę, jestem, mój wniosek jest ściśle matematyczny, więc wybieram sobie jakiś profil nauczania z tym związany. Punktem jest to, że dziecko uczy się w szkole, czyli tutaj o tym była rozmowa tutaj w przypadku uczniów, że powinien być ten czas na odpoczynek po przepracowanych zajęciach. Czy lepiej? No nie wiem, czy dałoby się lepiej, aczkolwiek chciałbym, żeby te zajęcia odbywały się częściej i żebyśmy mogli właśnie pokazać, czy coś zostało zrealizowane z tych zaleceń, które właśnie daliśmy do tej tablicy. To. Czy to spotkanie się Pani podobało? Bardzo. Najbardziej podobało mi się zaangażowanie, pasja, z którą wszyscy podeszli do tych wcale nie takich łatwych pytań. No nie ukrywam, że największe wrażenie zrobili na mnie uczniowie, którzy swoje pomysły przedstawili w rewelacyjny sposób, a poza tym one są takie bardzo realne, bardzo rzeczywiste i takie bardzo prawdziwe.